dzisiejszym odcinku skupimy się na Oscarach. Posłuchamy, co o najnowszej gali sądzą studenci filmoznawstwa. Wpadniemy na spotkanie z Jerzym Mentzlem, zdobywcą statuetki za Pociągi pod specjalnym nadzorem. Usłyszymy ciekawostki związane z tą nagrodą oraz przyjrzymy się niepowtarzalnemu filmowi Krzysztofa Kieślowskiego Bez końca. W tym odcinku skupimy się na tak istotnej kwestii, jaką jest w świecie filmu ceremonia wręczenia Oscarów. Ta, której tak niedawno byliśmy świadkami, wysunęła na piedestał Hugo oraz artystę. Czy słusznie? Czy Oscary mają w dalszym ciągu taką samą moc sprawczą, jak miały kiedyś? Na ten temat porozmawiamy ze studentami filmoznawstwa. Jeśli chodzi o same nagrodzone filmy, to myślę, że artysta jakby przenosi tę konwencję starych, niemych filmów i fabularnie jest on bardzo podobny do tych filmów, czyli fabuła jest jakby sprawą drugorzędną. Ona jest bardzo taka archaiczna i nic się w niej nie dzieje nowego. I jeśli widzimy daną postać, to wiemy, że na przykład dwie postacie będą razem od razu zakochane. A jeśli chodzi o Hugo znowu, to była dla mnie niespodzianka, ponieważ na początku myślałam, że to będzie raczej bajeczka, taka dla dzieci, nic ciekawego raczej nie pokażą, natomiast w miarę oglądania filmu okazuje się, że to jest film o filmach. Artysta nie był najlepszym filmem, jaki był wśród wszystkich nominowanych, ale nie był też najgorszym. Było bardzo równo, jeśli chodzi w tym roku. I nawet Hugo też nie był może jakimś specjalnie wybijającym się, ale był bardzo ciekawym filmem. I nie powiem, że Akademia popełniła błąd, przyznawając nagrodę artyście, ale myślę, że schody zaczęły się już od samych nominacji, gdzie nie było takiego filmu, który naprawdę jakoś przykuwał oko. Proszę, niech pan mi pomoże! Ja mam małe dziecko, błagam, niech pan... Słuchaj! Słuchaj mnie! Nic tu się tobie nie stanie. Ty masz mi już więcej nie płakać, rozumiesz? A to konkretnie ilu z nas warto osadzić? 10. Chcą nagrodę, kto wskaże Żyda. Kupa ludzi niezły pieniądz za tym robi. Bóg ich za to skaże. Ciemności był dobrym filmem, tylko że później już po Oscarach też czytałam opinię, że Holokaust w filmie się trochę przejadł. I może to też już był temat tyle razy wałkowany, że już powoli zaczyna kino amerykańskie od tego odchodzić i może skupiać się bardziej na tych problemach dzisiejszych i rozstanie właśnie jest bardziej problemach dzisiejszego świata. Czy jest może jakiś reżyser, który do tej pory nie został nagrodzony Oscarem, a który według ciebie powinien taką nagrodę otrzymać? Wydaje mi się, że na przykład Christopher Nolan nie był jeszcze ani razu nominowany, więc być może na niego Akademia powinna trochę łaskawiej spojrzeć. Fincher bodajże też nie dostał żadnej nagrody z tego, co pamiętam, a był nominowany kilkakrotnie, był za Benjamina Batona, był za rok temu, był nominowany za Social Network, w tym roku nie był w ogóle nominowany i też jego film był trochę taki pominięty. Who are you? Hugo. Where do you live? Is it a secret? Yes. Oh good, I love secrets. So you're all alone? Well, not completely. Where did you get this? Why would my key fit into your father's machine? Do you want to have an adventure? Myślę, że Oscar nie jest nagrodą wymierną, ponieważ stawia się głównie na promocję filmu, czyli film, który jest najbardziej wypromowany, zdobywa praktycznie najlepszą nagrodę. I taki film na przykład jak Strasznie głośno, niesamowicie blisko, który praktycznie nie był promowany i w Polsce praktycznie się o nim jeszcze nie słyszało, no nie miał szansy zbytniej na Oscara i poza tym miał tylko dwie nominacje. Natomiast filmy zagraniczne, jest to dla nich bardzo duża szansa na wypromowanie się w Ameryce i na większy rozgłos za granicą na pewno. Sama gala moim zdaniem była lepsza niż ta z poprzedniego roku, natomiast wydawało mi się, że pewne żarty i pewne zastosowane tam chwyty były wymuszone, typu właśnie na przykład przedstawienie cyrku było takie na siłę. Zabrakło mi bardzo na przykład
przedstawienia muzyki filmowej. W zeszłym roku to było bardzo ładnie zaaranżowane, w tym roku tego zabrakło. No i wydaje mi się, że taki właśnie powrót do korzeni jak Billy Crystal no nie jest zbyt dobrym chwytem, bo powinno się stawiać na ludzi młodych. Czy uważasz tak generalnie, że Oscary są ustawione? Bo ja na przykład słyszałam takie głosy, że Meryl Streep na pewno dostanie Oscara i że to jest wiadome i rzeczywiście dostała. Czy uważasz, że może to są przesadzone głosy? Znaczy to myślę, że to zależy od kategorii, bo łatwo jest to ocenić, jeśli chodzi o kategorię tą główną, czyli najlepszy film. Dlatego, że stawia się na takie kategorie jak to, że film musi być innowacyjny albo właśnie powracać do korzeni. Dlatego dobrym przykładem jest Hugo, który opowiada o historii kina, bądź artysta, który opowiada o kinie niemym. Bo wiadomo, że któryś z tych filmów musi wygrać, dlatego że w pewien sposób wpisuje się w jakąś konwencję. Natomiast takie filmy, można powiedzieć w cudzysłowie niezależne, typu strasznie głośno, niesamowicie blisko, który pokazywał jakąś taką inną stronę tej historii z 11 września, nie mógł być doceniony, no ponieważ nie wpisuje się w taką konwencję. I sądzę, że ta nagroda może być ustawiona, natomiast jeśli chodzi o aktorów, no wiadomo było, że Meryl Streep kiedyś w końcu zdobędzie Oscara, skoro zdobyła już wcześniej 2 bodajże i miała 16 nominacji. Powiedz mi, jakie filmy uważasz, że były najbardziej pominięte w tej gali oscarowej? Na jakie no, trzeba by było zwrócić większą uwagę? Całkowicie został pominięty najnowszy styl Stephena McQueena, Wstyd. Można powiedzieć, że to jest wstyd dla Akademii, dlatego że to jest chyba taki film, który, nie wiem, przynajmniej myślę, że czas pokaże, że przyjmie się bardzo dobrze i myślę, że jego wartość artystyczna jednak jest o wiele wyższa niż chociażby Służące, które mają taki równy poziom i które są bardzo podobne do takiego filmu Kobiety z szóstego piętra i to jest tak podobna tematyka i jakby, ale po co? Drugim takim filmem jest Drzewo życia Malika, które zostało zupełnie niedocenione. Co prawda było nominowane, nie mogę powiedzieć, ale nie zdobyło nic. To było największe moje oscarowe rozczarowanie. Fina była moim zdecydowanym faworytem i nadal to utrzymuję, nadal będę głosić takie swoje teorie. To był naprawdę dobry film i jest mi przykro, że nie został doceniony. Co prawda nie widziałam tego filmu w 3D, co może trochę, ale to tylko osłabia jakby mój efekt, a i tak film moim zdaniem jest bardzo dobry. Pina przegrała z filmem o futbolistach, co jakby też jest jakimś takim komentarzem, co teraz ludzie oglądają. Jeśli chodzi o tegoroczne rozdanie Oscarów, to nie miałam faworyta. Nawet Artysta czy Hugo, które były bardzo docenione, nie wiem, to nie są filmy moim zdaniem, które powinny zostać aż tak nagradzone. تو بعدا یه زن حامله رو اینطوری از خونهش میندازی؟ من نمیدونستم حامله. چی کارش کردی میگه؟ اجازه بدین من یه توضیح بدم. زن من کتک زده که بچه‌ش افتاده مرده دیگه. حالشو ندادم. تو دروغ گفتی؟ Bardzo się cieszę, że Rozstanie dostało nagrodę za film obcojęzyczny. Zgadzam się, że jest o wiele lepszy niż film Agnieszki Holland. Jednakże z Rozstaniem mam trochę mieszane uczucia, gdyż widziałam wcześniejszy film tego irańskiego reżysera, Co wiesz o Eli, i moim zdaniem on trochę naśladuje taką, ma swój styl, który jakby za bardzo eksploatuje. Problem jest ten, że ja nigdy niczego nie chciałem osiągnąć. Nie, to wszystko spadło tak samo. Po prostu... Wszystko przyszło tak samo, trafiło się jakieś ślepie kurze ziarno. Kamelczani, a może do dneska, nejsou příliš jaksi znalí w zeměpise. Ponieważ Amerykanie, no chyba do dnia dzisiejszego, nie są zbyt rozeznani, jeśli chodzi o geografię. Są niektóre rzeczy z Czechosłowacka. I kiedy powiedziałem, że jestem z Czechosłowacji, tak mi rzekli, a gdzie ty to? To powiedzieli, że nie żyje ty to. Czyli Jugosławia, Czechosłowacja, wszystko to dla nich było jednym państwem. Tak, když to šlo udělení rozhodnutí, kdo vyhraje tu toho panáka, když mě otevřel obálku ten člověk. Więc kiedy by dochodziło do momentu otwierania wyników, tak? I została już rozpoczętowana koperta i wyjmowana karteczka na wysję, tak kto ma wygrać. Wiktor tak mruknął, a rzekł, a winner is Jugoslavian film.
zapewnia, że wygrywa film z Wyglami. A mój kamarád Petrovič, który miał w soutěži swój film na kupci peří. I kolega, który tam był i który również też miał film jakby... Aleksandar Petrovič. Aleksandar Petrovič. Už vstával. Slyšel Čekoslovákien film Kouzli Vočtec a byl a dostal infarkt. Tak już wstawał, bo oczekiwał, że to będzie jego nagroda, ale niestety, kiedy zostało poprawione to państwo, to on mało nie dostał zawału. Ale zostaliśmy kamaradzi. Ale do dzisiejszego są kolegami. Odebrał pan osobiście Oscara za pociągi pod specjalnym nadzorem, czy nie? Przypominam, to jest rok 68. No, ja go dostał, nigdy. To ja go najpierw nie otrzymałem osobiście. Myślę, że ja jsem ještě než skončil ta procedura, tak jsem musel odjet. Měl jsem letenku do Prahy, protože druhý den už jsem začal točit v Praze na Barandově. Ponieważ zanim skończyło całe to postępowanie urzędowe związane właśnie z przekazywaniem Oscarów, to już miałem bilet lotniczy z powrotem do Pragi, ponieważ zaczynałem kręcić film. Oni totiž zabili Martina Luthera Kinga. Ponieważ kiedy zabito Luthera Kinga... Byl státní smutek a ten ceremoniál byl posunut o dva dny. Była żałoba państwowa i cały ten ceremoniał został przesunięty o dwa dni. A prawie ten wieczór sam miał letenku do New Yorku, a następnie do Pragi. I właśnie tego wieczoru już miałem bilet do Nowego Jorku i z powrotem do Pragi. Także się tam musiał tego pana tam jechać, aby tam mogli wygranirować moje imię. Czyli musiał tam zostać, żeby po prostu zostało wygrywane, przepraszam, wpisane po prostu nazwisko reżysera. Tak? Ja przyszedłem jako tą pocztą. Przyszedł w paczku. Pocztą. Z papierem Oscar 1 plus. Z doklejką, może jedna sztuka Oscar. Je to paradox, ale pro opravdovou tvorbu jsou zapotřebí granice. Jest to paradoksalne, ale dla prawdziwej twórczości jest potrzebne, żeby ta twórczość miała pewne granice. Tam mám dává motivy, tam mám dává síly, tam za odpor, který musíte překonat, to mám dává síly. Ponieważ te granice dodaje vám síly, ponieważ musíte je v pewien sposób překonat, přebít je přes ně. Dnes je absolutní svoboda, dneska můžete dělat cokoliv. A jediný problém je překonávat finance, překonávat ekonomický problém. Czyli dzisiaj jest absolutna wolność, jeśli chodzi o twórczość, a jedynym jakby taką granicą są właśnie problemy związane z finansami. No, dneska, jeśli to nie umiecie, bo to jesteście większy umielec. Że w dzisiejszych czasach, o ile nie umiecie robić filmów, tym bardziej są Państwo jakby większymi artystami. Coś tu nie jest. Witam! Nie wiem, czy wiecie, ale w czasie II wojny światowej, z powodu niedoboru metali, Oscary wykonywane były z gipsu. Po wojnie zostały wymienione na pozłacane. Tegorocznym zwycięzcą gali Oscarów został niemy film Artysta. Rezultat taki na pewno zaskoczył wiele osób. Zaskoczony by jednak nie był Charlie Chaplin, który uważał, że film dźwiękowy zniszczy kinematografię. Dlatego pomimo nastania ery filmu dźwiękowego, tworzył nadal nieme obrazy. W tym roku w kategorii film nieanglojęzyczny nominowany był film Agnieszki Holland W ciemności. Polskie filmy w kategorii tej były już nominowane 9-krotnie, co daje nam 7 miejsce na świecie. Dzisiaj w kąciku klasyki, przełamując nieco temat odcinka, chciałabym powiedzieć o filmie, który co prawda nie zdobył nominacji do Oscara, ale moim zdaniem na taką nominację zasłużył. Chodzi mi o film Krzysztofa Kieślowskiego Bez końca. Bez końca to trójwątkowa opowieść o akcji dziejącej się w czasie stanu wojennego w Polsce. Kieślowski przedstawia nam Urszulę. W tej roli Grażyna Szapołowska, polska diwa lat 80., która próbuje otrząsnąć się po nagłej śmierci męża, adwokata Antoniego Zyro.
Co istotne jednak, postać Zero funkcjonuje w warstwie fabularnej filmu. Istnieje jako duch. Duch, którego działania wpływają na bohaterów, ale którego bohaterowie zobaczyć nie mogą. Między innymi chroni on Urszulę przed śmiercią w wypadku samochodowym. W tą niecodzienną postać wcielił się Jerzy Radziwiłłowicz, odtwórca głównej roli w Człowieku z marmuru i Człowieku z żelaza Andrzeja Wajdy. Umarłem 4 dni temu. Jak co rano wsiadłem do samochodu, czekałem na Ulę i na Jacka. Silnik rozgrzewał się, radio powiedziało, że nadchodzi niż, a ja nagle poczułem strach, że za chwilę coś zaboli mnie w sercu. Nawet nie zdążyło mnie zaboleć. W filmie istnieje jeszcze trzeci wątek. Proces Dariusza Stacha, robotnika przewodzącego strajkowi. Ten epizod najmocniej osadzony jest w rzeczywistości, ale nie brakuje mu wymiaru metafizycznego. To w końcu zmarły Zero miał początkowo bronić Dariusza. Dlaczego oskarżony jest niebezpieczny? Bo jest odważny i mówi prawdę. Ta prawda przedostanie się przez kraty. I dlatego praca Wysokiego Sądu, poważna, jest bezużyteczna. Bezużyteczność i bezradność rodzi wściekłość. I oskarżony jest na tę wściekłość przygotowany. Pan mówi o nienawiści. A co pan ma sobie? Natomiast Zero mówił o jasności, że obie strony powinny przetrzeć okulary, że trzeba pomóc odnaleźć drogę. Bez końca na uwagę zasługują nie tylko wybitne kreacje aktorskie. Oprócz Szapołowskiej i Radziwiłłowicza na ekranie możemy podziwiać Artura Barcisia, Michała Bajora, Marka Konrada i Aleksandra Bardiniego. Ale przede wszystkim operowanie detalem. Grają tutaj dłonie, a nie twarze. O rzeczywistości stanu wojennego nie mówi się poprzez nachalne ilustrowanie zdarzeń, ale przez subtelne i wybrane z precyzją tło. To film poruszający, ale nie moralizujący, a nade wszystko niepowtarzalny. Przeczytam pani coś. Chce pani? Wpadło mi przypadkowo w ręce. Dobrze. I nie wiem nawet, jak się to zrobiło, że się zmieniłem z wilczka w psa wylniałego. Może smagłości wiatru w mym pysku nie było. Nie zezowałem, patrząc żółtym okiem w niebo. Może to odblask strachu, a nie bujny płomień hulał po grzbiecie. Może tej obroży nikt mi nie musiał włożyć.